Kiedy mówimy o wojnie z Niemcami w 1939 roku, to wiele osób wskazuje na jedną z przyczyn porażki, a nawet niektórzy uważają za jedną z najważniejszych przyczyn porażki, fakt, że Francja nie wypełniła do końca swoich postanowień w umowie polsko-francuskiej i nie wykonała pełnej ofensywy na państwo niemieckie. Można nawet wręcz zobaczyć artykuły w ogólnopolskich portalach internetowych, w których jest mowa o tym, że gdyby nie zdrada Francji, gdyby nie to, że Francja nie zaatakowała w pełni swoimi siłami III Rzeszy, to prawdopodobnie Polska nawet mogłaby wygrać tą wojnę, gdyby Francja od zachodu uderzyła na Niemcy, wtedy Niemcy nie oparłyby się wojnie na dwa fronty. Taką tezę też stawiali chociażby niemieccy generałowie w czasie procesów norymberskich, którzy mówili i twierdzili, że gdyby Francja dokonała pełnoskalowej ofensywy na zachód Niemiec, to Niemcy nie odparliby tego ataku. Czy więc słuszne jest twierdzenie, że Francja mogła ocalić Polskę w 1939 roku? Tą sprawą bardzo ciekawie zajął się Krzysztof Sujka Wilmański, który w swoim artykule dotyczącym tego zagadnienia przeanalizował kilka aspektów, które są bardzo ważne w tej kwestii i podał pewien alternatywny przebieg wojny po 15 września, gdyby Francja uderzyła większą ilością wojska niż to miało miejsce w rzeczywistości i podjęłaby ofensywę, która doprowadziłaby wojska francuskie głębiej w teren III Rzeszy. Francja, która ogłosiła mobilizację powszechną dopiero w chwili wypowiedzenia wojny Niemcom, miała według umów 15 dni na mobilizację i uderzenie na III Rzeszę. Praktycznie ten termin ataku trzeba byłoby przesunąć na 18 września. Wojska polskie miały wtedy trwać na swojej głównej linii obronnej, czyli linia Rzek, Narew, Środkowa Wisła, Górna Noteć, Dolna Warta, Śląski i Beskid Zachodni. Ten plan oczywiście nie był zrealizowany. Jedynie atak jeszcze we wrześniu, około 15 września, mógł coś zmienić, gdyby Francuzi decydowali się na atak pełnoskalowy. I mogłoby to coś zmienić ewentualnie tutaj w Polsce. Co prawda, Francuzi teoretycznie mieli większą liczbę dywizji, ludzi czy sprzęt niż Wehrmacht, ale ta przewaga była względna, ponieważ wojsko francuskie było zapóźnione pod względem doktryny, a również w grę wchodził bardzo ważny czynnik, jakim było bardzo niskie morale, a raczej nawet, jak niektórzy twierdzą, brak tego morale w wojsku francuskim. Sytuacja na początku trzeciego tygodnia walk we wrześniu w Polsce była wręcz tragiczna. Nie istniał jednolity front, armia polska była podzielona, było kilka różnych ugrupowań, które walczyły oddzielone od siebie, co mogłoby prawdopodobnie zaistnieć, gdyby jednak Francja zdecydowała się uderzyć. Według Krzysztofa Sujki-Wilmańskiego Francja mogła uderzyć około 40 dywizjami. To spowodowałoby wyciągnięcie części sił niemieckich z frontu polskiego na front zachodni. Prawdopodobnie mogłoby to spowodować, że trzy obszary, w których armia polska jeszcze istniała, mogłaby utrzymać dłużej. Pierwszy obszar obejmował zachodnie Mazowsze między Wisłą, Środkową Wartą i Bzurą. Miałby ten obszar połączenie od wschodu z Warszawą, która była obwarowana między innymi też stwierdzą Modlin. Na tym terytorium skupiłyby się Armię Pomorze, Poznań, Łódź, Warszawa i część Armii Modlin. Drugi obszar to byłoby południowo-wschodnie lubelskie, gdzie mogłyby walczyć armie połączone Kraków i Lublin, które połączyłyby się z wojskami frontu północnego. Kolejny obszar to Lwów, do którego miałaby dotrzeć armia Karpaty przy zachowaniu połączeń i kontaktów z polskimi siłami, które były na przyczółku rumuńskim. Działałaby też grupa operacyjna Polesie, która mogłaby wtedy wybrać dołączenie do wojsk frontu północnego, a nie pójście na Warszawę, ponieważ wtedy, żeby dojść do Warszawy, musiałaby wygrać bitwę z trzecią armią niemiecką. Oczywiście istnieje kwestia Rosjan. Zakładamy w tym scenariuszu, że gdyby 15 września atak francuski nastąpił, to Stalin by się wstrzymał z wejściem do Polski, no bo on był jednak bardzo ostrożny, nigdy nie grał w wabank i tak długo czekał, aż do 17 września, mimo bardzo poważnego nacisku niemieckiego już od pierwszego dnia wojny. Więc można tutaj założyć, że Stalin nie atakuje. Jakby to miało wyglądać? Mamy te okolice 15 września, gdzie toczy się bitwa już nad Bzurą. Pierwszy etap tej bitwy został zakończony. Rusza ofensywa na froncie zachodnim we Francji. Żeby skutecznie Niemcy mogli przeciwdziałać tej ofensywie francuskiej, Niemcy musieliby wyciągnąć z Polski jak najwięcej jednostek bojowych o dobrej wartości, a więc również takie, które były już w boju w Polsce. Jeśli chodzi o bitwę nad Bzurą i jednostki, które tutaj miały w niej udział, to prawdopodobnie Niemcy odciągnęliby część czwartej Dywizji Pancernej i zmotoryzowany pułk SS w celu połączenia z resztą dywizji, zajmując pozycje obronne po wschodniej stronie Bzury. Miałoby to na celu zatamowanie w ten sposób odwrotu na Warszawę i Modlin cofającym się armią Poznań i Pomorze. Niemcy wycofując się z okolic Warszawy na linię żyrardów sochaczew utracili atut propagandowo-psychologiczny, jakim było obleganie stolicy, ale zbudowali obronę na linii Bzury. Z zawisły zostaje ściągnięta pierwsza dywizja pancerna, która jest skierowana na zachód, żeby dojść w rejon Kluczborka, ponieważ miałaby ona zostać przerzucona na front zachodni. Przerzucenie jednostek z Polski na front zachodni jest obliczane na około dwa tygodnie. Wobec tego prawdopodobnie teren Puszczy Kampinowskiej pozostałby w ręku polskim, ponieważ na głównym kierunku odwrotu wojsk polskich działała czwarta Dywizja Pancerna, więc żeby nie została narażona na rozbicie, nie obsadzono kordonowa wschodniego brzegu Bzury, tylko raczej zastosowano by obronę w formie jeża w dwóch punktach dookoła Sochaczewa i Brochowa. Gdyby teren puszczy Kampinoskiej został w ręku polskim, gdzie działałyby resztki armii łódź, nie zachodziłaby konieczność ewakuacji i zniszczenia magazynów amunicji w Palmirach, to powodowałoby, że wszystkie wojska, które walczyłyby w okolicach Warszawy, miałyby zapewnioną amunicję na miesiąc czasu. Dalszy przebieg walk nad Bzurą zależałoby od tego, na jaką skalę generał Tomé i Rumel zdecydowaliby się przyjść z pomocą generałowi Kutrzebie. Wiemy, że Rumel nie był do tego chętny, zaangażował część swoich sił na wschodnim brzegu Wisły. W praktyce zadanie nawiązania łączności z Kutrzebą musiałoby przypaść obsadzie Modlina i dywizjom, które zostały z armii Łódź. Prawdopodobnie uderzenie z dwóch stron znacznie osłabiłoby Niemcy, czyli uderzenie przez Kutrzebę i od strony Warszawy, ale nie zniszczyłoby wszystkich jednostek. Jednak gdyby Francuzi uderzyli na zachodzie, to między innymi pierwsza dywizja pancerna zostałaby odwołana, żeby przerzucić ją na front zachodni. Siły niemieckie ósmej i dziesiątej armii nie byłyby wtedy w stanie okrążyć i zniszczyć armii Pomorze i Poznań, Natomiast Polacy nie mogliby kontynuować swojej ofensywy w kierunku południowo-wschodnim, mogliby jednak swobodnie odejść na bzurę między obroną niemiecką, którą mieliby ustanowioną Sochaczewy i Brochowie i między tymi lukami mogli się przedzierać Polacy, jak również między Brochowem a Wisłą. Dzięki temu wojsko polskie mogłoby wyprowadzić z okrążenia nie tylko dwie dywizje piechoty czy dwie brygady kawalerii, ale prawie całe dwie armie. Oczywiście część taborów byłaby stracona i część sprzętu ciężkiego, ale prawdopodobnie chociażby całą artylerię lekką czy sprzęt motorowy udałoby się ewakuować. Bitwa nad bzurą wobec wycofania jednostek niemieckich, szczególnie jednostek pancernych, pozostałaby bez wyraźnego zwycięzcy. Po obu stronach byłyby duże straty. Jednak polski cel operacyjny, czyli ocalenie dwóch armii, byłby osiągnięty, a cel niemiecki, czyli zniszczenie ich, zakończyłby się niepowodzeniem. Prawdopodobnie bitwa skończyłaby się około 25 września, po czym strony zaczęłyby się przegrupowywać, zajmując pozycje obronne. Co działoby się, według autora tego artykułu, na wschód od Warszawy i w Lubelskiem? Zakładamy, że 15 września Guderian otrzymuje rozkaz przerwania walki jak najszybszego wycofania się w kierunku Prus Wschodnich, co zostawiałoby Brześć w rękach polskich następnie jego jednostki zostają przerzucone nad Ren. Trzecia armia niemiecka zmniejszyłaby się wtedy, obejmowałaby sześć dywizji piechoty, dwie brygady piechoty, brygadę kawalerii i dywizję pancerną. XXI Korpus tej Armii walczył nad bzurą. Te siły 15 września znajdowały się między Bugiem a Wieprzem, odgrodzone od X Armii Niemieckiej, które jednostki sforfosowały Wisłę i zajęły Lublin. W okolicach zamościa znajdowały się resztki armii Lublin, m.in. innymi 39. dywizja piechoty i warszawska brygada pancerno i część armii Kraków, resztki 6., 21., 23. i 55. dywizji piechoty i krakowska brygada kawalerii. Jeszcze niżej na południu znajdowały się wojska frontu południowego, czyli resztki 11., 24. i 38. dywizji piechoty, trzech brygad górskich i w pełni sprawna krakowska brygada pancerno-motorowa. Jak wiemy, fr wojska frontu północnego i armia Kraków kapitulowały w trzeciej dekadzie września. Można założyć, że do tego by nie doszło, gdyby 15 września ruszyła ofensywa francuska na zachodzie i gdyby Niemcy odciągnęli z tego rejonu walk 14. korpus zmotoryzowany i pierwszą dywizję lekką, a później 15. korpus lekki. Wojska frontu południowego, mając po swej prawej stronie tylko dywizję piechoty górskiej i słowackiej, a nie 22. korpus pancerny, zdołałyby bez przeszkód dotrzeć na przedmoście rumuńskie. Niewielka grupa armii południe, która byłaby pozbawiona ośmiu jednostek szybkich, nie zdołałaby zniszczyć wojsk frontu północnego ani południowego. Mogłaby najwyżej zadać straty armii Kraków, która była w najgorszym stanie i w najgorszym położeniu. Wojska niemieckie dodatkowo musiałyby przegrupować się i zdecydować, czy uderzać na Lwów, czy na Przedmoście Rumuńskie. Prawdopodobnie wybraliby wtedy lwów, ponieważ byli już bardzo blisko tego miasta. Akcje w kierunku na przedmoście odłożyliby na dalsze tygodnie. Wyciągnięte dywizje z frontu polskiego, a byłoby ich około 1 trzecia, w tym ponad połowa szybkich jednostek, spowodowałoby zahamowanie ofensywy niemieckiej, a na niektórych odcinkach, na przykład pod Warszawą, wręcz przejście do obrony, konieczność przegrupowania i niemożność uderzania na całym froncie wybór tylko niektórych punktów strategicznych. Polska strona natomiast, gdyby nie brak zaopatrzenia, mogłaby nawet przejść do kontrofensywy. Jak wyglądać mogłyby walki na froncie zachodnim we Francji? Było 11 dywizji piechoty i 32 dywizje landwery. Jednak te dywizje były to dywizje pomocnicze, a głównie mówimy o tych dywizjach 11, które mogłyby stanowić opór, czyli te dywizje pomocnicze miały raczej budować jakieś umocnienia i tam te dywizje armii regularnej później na nie odskakiwać, cofając się. Te dywizje niemieckie nie byłyby w stanie utrzymać linii Zygfryda. Niemcy w tamtym rejonie nie posiadali żadnych czołgów, a Francuzi mieli absolutną wtedy przewagę w tym rodzaju broni i również przewagę w artylerii. Lotnictwo niemieckie mogłoby być użyte w celu przystopowania działań francuskich. Jeśli chodzi o lotnictwo francuskie i niemieckie, to panowałaby równowaga sił. Gdyby ściągnięto jeszcze pierwszą flotę powietrzną z Polski, to przewaga nawet w lotnictwie przechyliłaby się na stronę Niemiec. Walki ze strony niemieckiej na początku byłyby prowadzone doktryną opóźniającą, sprzyjałoby też wojskom niemieckim wykorzystanie terenu. Obszar, na którym toczyłyby się walki, czyli Palatyna Dreński, posiada tereny zalesione z różnymi pasmami wzgórz, które nie są wysokie, bo mają około 600 do 800 metrów, ale biegną w odpowiednim położeniu, żeby bardzo dobrze wykorzystać je do obrony w stosunku do potencjalnych linii uderzeń francuskich. To mogłoby neutralizować zaczepne akcje francuskie nawet stronie, która posiadałaby znaczną przewagę ilościową. Układ rzek też był sprzyjający w obronie, ponieważ był ten teren poprzecinany dopływami Renu i Moseli, co również ułatwiałoby obronę. 15 września rozpoczęłoby się uderzenie francuskie od zmasowanego ataku artyleryjskiego. Rzeka Sar-Blies-Schwarbach zostałyby sforsowane, linia Zygfryda przełamana. Podciągnięcie zaopatrzenia mogło zająć Francuzom około 2-3 dni. Generał Jotr twierdził, że fortyfikacje linii Zygfryda nie przedstawiały zbytniej wartości, więc Francuzi łatwo by je pokonali. Wojska niemieckie odskoczyłyby na kolejne pozycje obronne. Natomiast podejście na tą kolejną linię zajęłoby może 5 dni wojskom francuskim. Później następuje znowu uderzenie francuskie i dalszy odskok wojsk niemieckich na kolejną linię obronną. Opanowanie Palatynatu Reńskiego i sforsowanie Mozeli i Renu, jak również stworzenie przyczółka, a nawet stworzenie podstawy do ofensywy na linie Koblencja, Giezen, Aschaffenburg z jednoczesnym zajęciem Moguncji, Wiesbaden i Frankfurtu nad Menem prawdopodobnie byłoby optimum, jakie Francja mogłaby uzyskać przy użyciu 40 dywizji w ciągu dwóch tygodni w wojny. Gdyby Francja użyła więcej dywizji, na przykład około 60, być może by doszli do linii Aachen, Bonn, Ziegen i Marburg. Tak czy inaczej, czy byłaby to ta pierwsza wymieniona linia, czy druga, to po tych dwóch tygodniach Niemcy zaczęliby montować wojska do kontruderzenia, ponieważ wojska z Polski dotarłyby na front zachodni. Hitler na pewno by zdecydował wyciągnąć dobre dywizje z Polski, ponieważ on tak robił już wielokrotnie później, co pokazała historia, więc na pewno ta wojna w Polsce zmieniłaby się z Blitzkriegu w Sitzkrieg, ale Hitlerowi na pewno zależałoby na uratowaniu frontu zachodniego. Tym bardziej, że te 11 dywizji frontu wraz z dywizjami rezerwy do Renu mogłyby się jakoś jeszcze bronić, odskakując na te kolejne linie obrony, no to później już, gdyby Niemcy nie ściągnęli posiłków, ich sytuacja nie wyglądałaby zbyt dobrze, gdyby Francja dalej miała tylko te 11 dywizji przed sobą i miała uderzać dalej w głąb III Rzeszy. Generał von Rosberg uważał, że Francuzi mogliby z marszu rozbić siły niemieckie i dojść do Renu i Jodl zaznawał w procesie norymberskim, że gdyby zaatakowali, to mogliby im przeciwstawić jedynie pozory obronę, a generał Westphal uważał, że Francuzi doszliby do Renu w ciągu 15 dni. Prawdopodobnie około 10 października zaczęłaby się kontrofensywa niemiecka. Pierwsza flota powietrzna z frontu polskiego zostałaby od razu odciągnięta, Osiem dywizji, jedną brygadę piechoty, cztery dywizje zamotoryzowane, cztery pancerne i jedną lekką, a więc 18 wielkich jednostek można było wyłuskać z frontu polskiego i przerzucić na zachód. Później dołączyłaby jeszcze czwarta flota powietrzna i dwie dywizje lekkie. Nie byłyby to jedyne wojska, które mogłyby wykonać kontruderzenie. Między październikiem a końcem kwietnia Niemcy sformowali 44 nowe dywizje piechoty. Było to więc tempo 6 dywizji na miesiąc i to w sytuacji, kiedy nie istniało dla nich zagrożenie. Gdyby Francja uderzyła, to trzeba założyć, że takie formowanie dywizji przyspieszyłoby i to znacznie, szczególnie znając niemiecką machinę wojenną. Część z tych dywizji zostałaby na pewno użyta na froncie, a reszta mogłaby pełnić pracę na zapleczu frontu, jakieś pomocnicze, a w międzyczasie być też szkolona, żeby później już wejść jako pełnoprawna dywizja dobrze wyszkolona do walki. Na początku października Niemcy mieliby 61 wielkich jednostek, trzy floty powietrzne, a później jeszcze ta liczba dywizji cały czas by wzrastała. Na pewno wojska zatrzymałyby ofensywę francuską, miałyby też dużą możliwość kontruderzenia. Nie wiadomo też, czy Francuzi na wieść o zbliżaniu się tych jednostek niemieckich, które zostałyby wyciągnięte z frontu polskiego, sami nie wstrzymaliby działań ofensywnych. Gdyby Niemcy zaczęli naciskać na jednostki francuskie, to czy sami nie wycofaliby się na linię Mosera-Ren, a może nawet cofnęliby się wręcz, zostawiając ten zdobyty teren za linią Marinota? Tak chociażby pisał zastępca szefa sztabu francuskiego, że muszą się liczyć z możliwością wypuszczania z rąk terenu, który już wcześniej by był zajęty, pisał to 12 września, więc oni zakładali wycofanie się później, gdyby Niemcy zaczęli kontrofensywę. Kontrofensywa niemiecka miałaby na celu uderzenie na flanki przeciwnika, żeby odciąć zaopatrzenie i zamknięcia w kocioł jednostki francuskie, które działałyby na przyczółku po wschodniej stronie Renu. Operacja niemiecka, która byłaby tak przeprowadzona, doprowadziłaby do załamania ofensywy armii francuskiej, do pobicia ich. Tym bardziej, że musimy wziąć pod uwagę, że Francuzi prowadzili walkę w bardzo zapóźniony sposób. I to na wszystkich szczeblach, taktycznym, operacyjnym i strategicznym. Dodatkowo trzeba wspomnieć o tym, o czym już mówiliśmy, czyli o bardzo niskim morale wojsk francuskim, o złym dowodzeniu, przeciwstawiając nowoczesnej armii niemieckiej, jak również morale, które na pewno po szybkich sukcesach w Polsce byłoby duże. Dodatkowo wojsko, które umiało używać jednostek pancernych jako nie tylko wsparcie piechoty, ale całe armie, które atakowały i przełamywały obronę, mieli jak na tamten czas najlepszą doktrynę połączenia użycia wojsk pancernych razem z lotnictwem. Oni na pewno by to zastosowali, te doktryny jak najlepsze w ataku czy w tej kontrofensywie na wojska francuskie. To dałoby taki efekt, że wojska francuskie zostałyby pokonane. Być może to właśnie te powody, o których przed chwilą powiedzieliśmy, zdecydowały, że sztab francuski nie przeprowadził w ogóle takiej ofensywy na większą skalę. Sztab francuski zapewne zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że mają tak wiele słabości w starciu z nowoczesnymi wojskami niemieckimi, nie dałyby rady bić się równo z tymi wojskami, więc biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że Francuzi mogli być zaskoczeni tak szybkimi niemieckimi w Polsce, to spowodowało, że oni nie zdecydowali się na tak dużą akcję ofensywną. Podjęcie działań ofensywnych przez armię francuską prawdopodobnie nie zmieniłoby w jakiś wyraźny sposób przebieg wojny polsko-niemieckiej. Armia francuska nie była przygotowana psychicznie do tej wojny. Oni jeszcze tkwili w doktrynach z czasów I wojny światowej, Odrzucali nawet metody, które już były wypróbowane, chociażby podczas wojny w Hiszpanii, które polegały na masowym użyciu lotnictwa w atakach na zaplecza nieprzyjaciela i użycie wojsk pancernych, które łamiały front w wybranych miejscach. Oni odrzucali taką doktrynę użycia wojsk, którą z powodzeniem używali Niemcy, czyli atak punktowy na najsłabsze zgrupowanie wojsk atak pancerny który przełamywał front i to dawało efekt nawet gdy wojska stron przeciwnych były mniej więcej zrównoważone jedynym ważnym czynnikiem który mógł obniżać możliwość natychmiastowego użycia wojsk niemieckich na zachodzie był brak amunicji i rezerwa centralna posiadała tej amunicji na 15 dni była to w zasadzie jedyna kwestia, która ograniczała przemysł niemiecki, ponieważ jeśli chodzi o kwestie zaopatrzenia i uzupełnienie zniszczonego sprzętu wojennego, nie było wręcz żadnych granic przemysłu niemieckiego. Oni wtedy produkowali 800 samolotów i dział miesięcznie i 400 pojazdów pancernych. Mieli jeszcze zapasy tego sprzętu, więc jeśli chodzi o sam sprzęt w postaci maszyn, to nie było tutaj mowy o jakimś załamaniu z tego powodu ofensywy niemieckiej na zachodzie. Generał Kutrzeba w 1938 roku pisał w swoim memorandum do Sztabu Głównego, że siły bojowe III Rzeszy są równe połączonym się Francji i Polski. Gdy bierzemy pod uwagę jeszcze o wiele nowsza doktryna wojenna, lepsze wykorzystanie broni pancernej, lepsze wykorzystanie lotnictwa. Więc 15 września Trzecia Rzesza nie mogła być całkowicie pobita, ani nie mogła być pobita, nawet gdyby ofensywa francuska ruszyła. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wojna błyskawiczna w Polsce prawdopodobnie zamieniłaby się w wojnę siedzącą, co nie uratowałoby Polski, być może przedłużyłoby tą wojnę o 2-3 miesiące. Na początku ofensywy francuskiej oczywiście te wojska odnosłyby dużo sukcesów, zajęłyby dużo terenów, ale nie potrafiłyby zniszczyć Niemców w taki sposób, żeby oni nie mogli dalej prowadzić wojny. Warto się zastanowić, czy istniała możliwość dla zapóźnionych armii, i francuskiej, i polskiej, rozbicie armii niemieckiej, która była o ćwierć wieku do przodu, z wykorzystaniem różnych jednostek i różnego rodzaju wojsk, z doktryną i z wieloma jeszcze innymi rzeczami, które oni zastosowali wtedy, a które odrzucały chociażby sztaby francuskie i polski. Jednak gdyby data ofensywy alianckiej była ustalona od razu, od pierwszego dnia wojny w Polsce, gdyby to wtedy Francja uderzyła, czyli wcześniej się mobilizuje, kiedy napięcie rośnie, a pierwszego, czy chociażby trzeciego dnia września uderza na Niemcy, to wtedy być może sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale jak wiemy, do tego nie doszło, a prawdopodobnie, co przeanalizował w swoim artykule Krzysztof Sujka Wilmański, gdyby doszło do takiej ofensywy francuskiej na dużą skalę 15 września, to i tak już nic by to nie zmieniło w dłuższym terminie, jeśli chodzi o przebieg wojny polsko-niemieckiej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Bardzo proszę o komentarze pod tym filmem. Oczywiście, jak zwykle, proszę o komentarze kulturalne, nawiązujące do tematu, bez przekleństw. Bardzo dziękuję za lajkowanie, za subskrybowanie tego kanału, do czego też teraz zachęcam. Można wspierać ten kanał przez portale Patronite lub Bajka.fi. Na portalu Bajka.fi można to robić jednorazowo, bez subskrypcji. Link jest w opisie tego filmu. Wsparcie można też okazywać poprzez YouTube przyciski pod filmem Wesprzyj lub podziękuj, za każde wsparcie bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.